Siemaneczko na kanale Farmer Hodowca. Dzisiaj taki odcinek, jak widzicie, z uzupełniania zapasów, bo jak mówiłem, wszystko, praktycznie całe zboże mi się skończyło, został mi tylko worek owca. Wczoraj byłem na takim pobliskim rynku i dokupiłem, jak widzicie, dosyć sporo zboża. I zaczniemy sobie po kolei. Pierwsza, 50 kg kupiłem pszenicy, jak widzicie. Nie jest to jakaś super pszenica, no jest po prostu ładna, wyczyszczona, ale nie jest jakaś bardzo gruba. Kolejny bardzo drogi w tym sezonie jest jęczmień, jak widzicie. Ładny jęczmień, jęczmień jest bardzo gruby, fajny, no ale dosyć drogi, bo w tym sezonie 100 zł za metr, także cena też jest dosyć adekwatna do materiału, ale ładny, wyczyszczony także. I jęczmienia zakupiłem worek 50-kilowy, pszenicy nie wiem czy powiedziałem, dwa woreczki 25 kg. Kolejny jest owies. Owsa mam teraz dosyć sporo, bo kupiłem dwa worki na rynku wczoraj, czyli 100 kg i jeden u wujka też kupiłem, także łącznie 150 kg owsa. Tutaj to są otręby pszenne, te otręby akurat miałem już, jak widzicie, drobniutkie otręby. Kolejne ziarno, bo to już nie zboże, jest słonecznik czarny dla ptaków, u mnie akurat dla kur. I miałem własną, tą co zbierałem, był odcinek ze zbierania kukurydzy i zworkowałem sobie w te worki 25 kg, wyszło dwa woreczki, czyli 50 kg mam kukurydzy. No i co? I właśnie taki odcinek wam nagrałem z uzupełniania zapasów. Dajcie znać, czy takie też wam się podobają. Jeszcze będę chciał to wszystko, praktycznie wszystko, bo worek owca sobie zostawię całego, a resztę bym chciał zawieźć do znajomego na gniotownik, żeby zgnieść to, bo wtedy łatwiej przyswajalne jest i szybciej się przyswaja w organizmie, więc szybciej po spożyciu kurka taka przetrawia to zboże i po prostu zużywa tą energię. No i co? Jeśli taki film wam się spodobał, zostawcie łapę w górę, suba na kanale i do następnego. Także na razie i cześć.